była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej powiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Tego się uczymy od samego Boga, który potrafi kochać do końca. Prawdziwa miłość to jest istne szaleństwo. Na pewno ta wasza podróż bardzo wyjątkowa. Najczęściej ludzie jadą w podróż poślubną, prawda? Wy wybraliście się w podróż przedślubną i to wyjątkowo długą. Nie wiem, czy to gdzieś nawet by nie można było w jakiejś księdze Guinnessa odnotować. I to w dodatku w podróż bardzo trudną, bardzo niebezpieczną i w podróż przedślubną. No jest to szaleństwo, tak patrząc z punktu widzenia, tak patrząc z Polski, to się to wydaje aż niewiarygodne i niewyobrażalne, prawda, żeby pojechać na swój ślub na rowerze ponad 8000 km gdzieś na Syberię, która w Polsce kojarzy się jakoś bardzo tak tajemniczo, bardzo tak dziko niestety. Pan Bóg chce, myślę, wam przede wszystkim przez to dużo powiedzieć, że wasze życie to ma być wyprawa. To jest program na wasze życie. To jest wyprawa po prostu. A jak jest na wyprawie? Mamy się nie martwić o dzień jutrzejszy. Dosyć na dzień swojej biedy. Bo nie wiemy nigdy, co będzie wieczorem. Nie wiemy, czy będzie gdzie spać, czy będzie gdzie się umyć. Nieraz przez tydzień się nie ma gdzie umyć. Jak będzie z jedzeniem, czy jaki sklep się znajdzie. Tak, co się wydarzy na drodze. I tak jest też w życiu tak naprawdę. Nieraz wszyscy gdzieś tam, niektórzy mają wszystko zaplanowane, a potem i tak inaczej wychodzi. Myślę, że ta wspólna podróż przedślubna wam pokazała, że po prostu trzeba być otwartym. I trzeba umieć przyjmować. To jest się cała sztuka. Umieć przyjmować najpierw samych siebie, jeden drugiego, nawzajem. Przyjmować rzeczywistość taka, jaka jest, która was gdzieś tam spotyka. No i przyjmować życie. I przyjmować życie, być otwartym. Umieć przyjmować to, co dobre i to, co złe. Tak jak w Kazachstanie, żeśmy mówili. Umieć przyjmować wiatr i słońce, prawda, dobro i zło drugiego człowieka. Bo w tym wszystkim przyjmujemy samego Boga. Otrzymujecie tutaj, w Rosji, daleko, na Syberii, w Wierszynie, sakrament małżeństwa. Z tego, co zdążyliśmy po drodze poznać, też z opowieści, po drodze kapłanów, sióstr zakonnych, wiemy, że niestety tutaj wielu młodych ludzi nie zawiera w ogóle sakramentalnego związku małżeństwa, nawet cywilnego związku małżeńskiego. Myślę, że tym bardziej jest to jakimś też znakiem, że chcieliście tutaj
ten związek zawrzeć. Jest to też znakiem przymierza tego, że i Bóg jest wierny człowiekowi, chociaż przez dziesiątki lat próbowano tutaj pozbyć się Pana Boga, to Bóg tutaj ciągle jest, bo ten świat po prostu jest Boży. Bóg go stworzył i człowiek jest Boży. I dzięki tej Bożej miłości, dzięki tej Bożej wierności też możliwa jest ludzka miłość. Na wyprawie też w tym roku myślę, że bardzo mocno, żeśmy to wszyscy odkryli, że tak naprawdę nie ma sytuacji krańcowych, jeśli jest miłość. Była trudna wyprawa, była długa wyprawa. I tak po ludzku patrząc, nieraz się wydaje, że są takie sytuacje bez wyjścia, jakieś niemożliwe. Było nas 24 ludzi, różne temperamenty, prawda, różne charaktery, słabsi, silniejsi. I jechaliśmy cały czas razem. Po ludzku nieraz by się chciało rozjechać, prawda, a z tymi pięcioma bym pojechał, byłoby mi łatwiej, byłbym szybciej, nie wiem. Po ludzku się wydają rzeczy niektóre niemożliwe. Ale kiedy pojawi się miłość, to nie ma sytuacji krańcowej, bo Chrystus umiłował do końca. Oddał samego siebie. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. Miłość nie pamięta złego, potrafi wszystko przebaczyć. I wtedy nie ma końca. A Bóg jest miłością. Więc jeśli będzie w waszym życiu Bóg, ale na co dzień, nie kiedyś tam, tylko dzisiaj, jeśli będzie dzisiaj Bóg, tak na wyprawie, to będzie jutro. Więc jeśli będzie Bóg, to wasza miłość nigdy się nie skończy, bo jest potężniejsza niż śmierć i przetrwa wszystko. Także jak każdego dnia będziecie się o to troszczyć, żeby był Bóg z wami, to rzeczywiście przetrwacie wszystko. Każdą burzę, która się po drodze trafiała, pod każdą górkę podjedziecie, każdą dętkę skleicie, każde koło nacentrujecie. Jeśli tylko będzie Pan Bóg, to wszystko jest do przezwyciężenia. Wierzyliśmy sobą relikwię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które już tutaj na zawsze w Wierzynie w kościele zostaną. Czegoś najbardziej podstawowego, czego żeśmy się od niego uczyli, to jest to, żeby zło dobrem zwyciężać. Żeby umieć przyjmować też, akceptować siebie, też zło jakieś i dobrym zwyciężać. Nie odbijać, nie odpłacać za zło złem, ale po prostu przyjmować wszystko i odpłacać miłością. Ważne jest to, żebym ja kochał Sara. Ważne jest to, żebyś Piotrka zawsze kochała, cokolwiek nie nawet. I odwrotnie, Piotrze. Cokolwiek nie nawyrabia, jakkolwiek marudna nie będzie. Ważne, żebyś zawsze ją po prostu kochał. No. Z Sarą to się dobrze znamy, bo była na wszystkich 7 wyprawach. Jest silna. W Piotrka nie wszyscy wierzyli, bo to jego pierwsza wyprawa i taka długa. Aczkolwiek motywację miał bardzo, bardzo mocną i silną. Sprawdził się, można powiedzieć, doskonale. Nie miał najmniejszych problemów tam jeszcze, żeby Sarze pomagać, chociaż ona nie chciała. No bo miłość jest rzeczywiście silna. Jeśli jest miłość, to można naprawdę wszystko przezwyciężyć. Dla mnie jest niepojęte to, że jakie bardzo proste dzisiaj, że żeście w noc przed ślubem spali w namiotach. Nie? To się wydaje aż niemożliwe gdzieś tam, prawda? To te młode panie to zawsze gdzieś tam. To jest piękne, słuchajcie, to jest szaleństwo. Nie? To jest szaleństwo. I oby wam nigdy tego szaleństwa nie zabrakło, żebyście z miłości do siebie potrafili robić właśnie nie tylko takie rzeczy, nie? To tam dojechać, to werem na Syberię, to dużo. Teraz się dopiero wyprawa zaczyna tak naprawdę. Wiecie? I wy wiecie, że macie być drogie. To spanie w tych namiotach to jest taki symbol, że jesteście gotowi do drogi. Zwinąć się, zapakować i jechać dalej. Nie? I tak trzeba każdego dnia, słuchajcie. Nie możecie się zatrzymać. Tej miłości po prostu trzeba iść ciągle do przodu. To jest program na wasze życie, nie? Pan Jezus mówił, lisy mają nory, ptaki powietrzne mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca na ziemi, gdzie by mu głowę skłonić. Wyprawowcy wszyscy. Zaraz. Ja miałem bardzo dużo przemyśleń.